halo Wietku, halo, halo Franku, cześć siemanko, witajcie z tej strony Boluzi, witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Krzysiu ze mną jest. Dzień dobry. Bronuś nagrywa, Adaś jeszcze tylko zdjęcia, Tanas tam próbuje poodgrabiać, gdzie się nie udało panu Izdorowi wygrabić sianka na wałeczki ładnie, a tatuś już będzie się brał i powoli wkładał belki, także sianokosy na pełnej, jak obiecałem jeszcze, tak postarałem się i udało mi się właśnie, jak widzicie, dzisiaj zajechać i nagrać jeszcze póki co sianokosy. Wczoraj tutaj cieliśmy resztówki, o dokładnie, bo to już ostatnie twoje łąki. No to i ta ostatnia tam zostanie. Jak Krzychu powiedz w tym roku trawy, no trochę jednak ta susza dała się we znaki, no, mimo się. Tych deszczów. No, na tym polu co wtedy widzieliśmy w zeszłym roku to chyba, nie? Tam to było 96 belek, to w tym roku było 61. No, także no jak widzicie jest różnica, a w tym roku masz gdzieś ten zapisane, ile już belek masz, czy nie? Zaraz ci powiem, czekaj, zamknę. Dobrze, że jednak są te zapasy. 170. Już jest w tym sezonie. 170, no. A w zeszłym roku miałem chyba 260 z całego pokrytego pokosu. No. Teraz będzie około 200, czyli... No to jednak troszeczkę 60. tych belegów będzie, jakby nie patrzeć. Dobrze, że no pryzma w tym roku znowu ci powinna starczyć. No bo jeszcze nas są długo zapasy, no, jest. No, pryzma powinno ci jeszcze troszeczkę starczyć. Tutaj no. Dziki poryły, tak jest. Jo, ja wczoraj pokazywałem właśnie, nie wiem jeszcze które wrzucę, bo ciąłem dwie łąki, nagrałem sobie dwa vlogi, tak jakoś wyszło. I mówię, zobaczymy, który wrzucę. Jak nie, to tamten obrobię sobie któryś pod muzykę na pewno. Jak widzicie, mamy tą folię, co właśnie był poprzedni vlog. Siatkę, przepraszam, po którą Krzysiu właśnie był na poprzednim vlogu. Jeśli nie widzieliście, to bardzo serdecznie zapraszamy. Taka różowiutka, coś innego, ale póki co się spisuje. Nie bardzo, jestem na razie bardzo zadowolony, wiesz? Faktycznie ładnie. Jest cenowo, jest praktycznie, nie wiem, 5 zł od Fenasnetu droższa. Coś takiego, około 5 zł, zależy może w jakiej sklepie gdzie. Ale na ten moment jestem przekonany bardziej niż do Fenasnetu, nie? A już prawie cały rok, to zaraz się skończy, zobaczcie. Po tym dzikim górze. Już trochę tą prasą żeś narobił, nie? Belek. Masz całą od początku? 11786. No to dzisiaj, w tym sezonie lekko, spokojnie, zaraz będzie 12. No sezonowo... 13 będzie. No 13, bo przecież jak dojdzie słoma, to wszystko to jednak troszeczkę w sezonie tych belek robi. No i póki co większych awarii nie miałeś chyba, nie? W prasie, jakby od tu, nie? Nie, tylko tam jeden raz by tego blacha pękła tylko. Poza tym prosta służę na... Ciężko zauroczyć, bo czerwona. Także wiesz, no nie trzeba... Stążki nie ma? No. Nie trzeba stążeczki. Faktycznie, po drodze jechaliśmy sobie ostatnio na targi, no buraki po drodze mijaliśmy, ale tam o wiele więcej padało, bo na niektórych polach jeszcze większe kałuże, to już w burakach Redlin nie było widać. Tu strasznie dziwnie ten posiane. Zobaczcie, tam daleko, nie wiem czy wiecie, te buraki, tam dalej. No tam co widać, praktycznie sam pioch na górce. Tam są buraki? Tak, nie wzeszły. Tam jest ziemia, nawet i dwójka, nie? Aha. Zobaczcie, tak. To ponad połowa pola nie zeszła. Tam jest gdzieś pewnie 8 hektarów czy 6, to pewnie strze nie ma. No, to jest one dopiero... Niektóre zaczynają schodzić teraz, ale to są takie, nie? Tu dziwnie trochę posiane na te buraki widać. Widziałeś, wczoraj pokazałem wam tę mapkę, mapkę suszy lubuskie i u nas. I u nas, taki wiecie, środek Polski, taki okrąg, gdzie susza, ale dobrze chociaż to pokazali. Wiecie, siedzimy, oglądamy, a tam nas mówią, u niego Wisła wylała. No, i tak to mówię, no to jest akurat w Polsce, że tak zróżnicowane. Dziwne, że to akurat tak centrala Polski, nie wiem czemu, nie mam pojęcia. No, zawsze to nie było... jest pierwszy rok, coś jest na rzeczy. Zawsze było tak, że no tak gdzieś nas mijało, bo Wisła ściągała i tak tutaj do Płocka ciągnęło i gdzieś nas tu bokiem leciało. No a w tym sezonie to już nie wiadomo, jak to ocenić. No to już tam akurat ładnie ma odgrabione. Więc tu ci jeszcze na powrocie zgrabi. U niektórych wlewa, a gdzie indziej sucho. Nie? Dobrze, te deszcze troszeczkę pogodały, to woda trawa wyglądała naprawdę mega mizernie. No, ale pogoda teraz fajnie nam dopisała właśnie na sianokosy. Bo jak widzicie, no tak na spokojnie, jedne łąki koszone, od razu zgarniane i tak na spokojnie, kolejne koszone i tak dalej. No i jak widzicie, no tu wczoraj było cięte, ta łąka nawet była cięta wczoraj koło południa, nie wiem, to była 16 już nawet. A mamy dzisiaj godzinkę 13 i już możemy sobie na spokojności to... No tu cel, tylko że dlatego też nie chciałem, żeby zbytnio mocno zamiędło, żeby nie te listki nie obleciały, nie? No bo to najważniejsze, tak żeby nie zostało. To nie padły, się liczy tylko listki, nie? No my wczoraj jeszcze sobie fajnie trafiliśmy, bo... Weteriniarz przyjechał, przy krowie żeśmy sobie trochę popracowali, żeśmy się spompowali, bo żeśmy wyciągali... Zawięca ten sok. No, także nie powiem... Fakt jest taki, że awaria wczoraj była niespodziewana. No akurat to ostatnie pole, najmniejsze tam takie pole zostało. Rączej niosę pociąć. Jo. I nie zdążymy. Dojeżdżamy na pole i nam pierdyknął wąż.
A jeszcze wczoraj to była taka godzina, że no kawałek musieliśmy się najeździć. Dobrze, że chłopak ma prywatnie właśnie zakuwarkę. Na zakuciu wyskoczyło, pojechaliśmy, no ale no zmajaczyło na to. No, ale jednak jakby nie patrzeć, no tak. Księcie zostało wtedy 2 hektara. No, jakby nie patrzeć, kurczę, to no tacy prywatni, takich więcej powinno być, bo mnie najbardziej zawsze rozwala, przychodzi czas żniw, gorąco, a sklepy z częściami najczęściej pootwierane do jakiejś 16 godziny, gdzie niektórzy dopiero wracają z roboty, jak mają mniej hektarów i dopiero wieczorami gdzieś coś koszą i później się nagle okazuje, że jest awaria, no i niestety nie naprawisz sobie tego dzisiaj, bo musisz czekać, aż będzie sklep otwarty jutro. Więc... Jeszcze taka ciekawa rzecz, że na przykład za komuny to były dyżury i było otwarte w niedzielę, gromy, wszystko. No, no, dlatego mówię, że tego tutaj ktoś, kto ma prywatnie, my też całe szczęście mamy taką osobę, gdzie tam, jeżeli coś potrzebujemy, opinię właśnie w żniwa, coś tam się przy kombajnie nam stało, czy coś, to zawsze telefonik i no podjedzie do sklepu, to wtedy jeszcze coś można robić, ale no powinno być czegoś takiego więcej, bo jakby nie patrzeć, no to kurczę, czas żniw, gdy jest pogoda, no to trzeba robić, a nie czekać. Ale niestety na wszystkiego człowiek bujalarzu nie będzie miał i nie wszystko jest sam w stanie zrobić. Dokładnie. No ale póki całe szczęście, no dużo awarii w małym nie było. On jak na to, ile on pracuje. No nie, znaczy nie, no tylko ten wąż pęk, no wiadomo, że jakiś tam drobny, no, sprzęgło wymieniałem, ale to... Ale to mus, to no, jest, to jest akurat... rzecz, nie, no bo duże cały czas, nie? No i też nie było wymieniane jakoś mega wcześnie, bo jednak zrobił trochę tego tygodni, godzin, no. Także przy duże, gdzie robi taki ciągnik dzień, to jest naprawdę... Naprawdę dużo. Przy zatorach już zawsze mam kamerę ze swoim wątpliwym, jak duże coś, nie najgorsze. Wronek dzisiaj mówi, ponagrywa, całe szczęście, że tutaj zdążyliśmy. Fajnie, fajne pole, bo akurat złapie sobie wszystkie trzy akcje, które chciał. Tutaj akurat spoko. A zawsze jeszcze ładowałeś, ale no jo, jak te, tu są ostatnie łąki, to praktycznie co ty zwierzysz sobie, ile tam myślisz, że będzie belek z tamtego małego? Z 5? No, to raczej pojedzie dopełnić tą przyczepę, czy na pusto? No nie wiem. Bo tam kurde taki ten przejazd, no jest strach kurwa, bo uwierzcie, że na to pole jest tak dziwnie, bo z jednej strony i z drugiej są pola sąsiadów. Janusze podorali. I Janusze kurwa tak podorali, że jak się stanie w ich polach, to droga jest na wysokości poza kolano. I wczoraj nam się niechcący, ale samochód pod i tak trzeba było jechać, aż się w końcu zawiesił. Także no tam naprawdę jechać z pełną przyczepą belek to trochę ryzykowne, jakby nie patrzeć. Znaczy ciężkie są belki, bardziej zielone, tak wiecie, sobie skało, tak widać jak tym tak już drga, nie? Ale wygodnie jest mega, tak właśnie. Tutaj dobrze, bo pamiętam jak w poprzednich latach żeście zbierali właśnie, bo od razu było owijane, to było zbierane chwytakiem, jednak to te widły są bardziej poręczniejsze, bo ich dwie złapie dokładnie i szybciej i pewniejsze to jest, a te belki gdzieś nam tam uciekały. A tak to sobie to na spokojnie pozwozi i na spokojnie sobie to owinie. Patrzę na siatkę, zaraz się pewnie skończy. Wtedy co, gdzie ci pika? Czyli patrzy, musisz się widzieć. Komputer pika. A, będzie komputer pikał. Właśnie, jestem ciekawy, ta siatka, czy ona coś ma, bo w Helasnecie właśnie jest fajne rozwiązanie, to się nie przyglądałem. Znaczy nie ma. Że jak jest cała biała ta siatka Helasneta i ostatnie chyba 50 metrów siatki zaczyna się czerwony pas. A, no i to widać tak, wtedy, dobrze, nie? Dobrze, jak widzisz, że już masz ostatnie 50 metrów, nie? No to jest akurat spoko pomyślane. To jest właśnie dobrze pomyślane. No ja, bo widzisz to po belkach. Nie wiem, po prostu ona zacznie piszczeć, że jest nieowinięta belka. Jak widzę, że ileś tam ją po prostu tak owinęło, to wyrzucam, jest okej, tak, nie? No jo. Ale ładne ujęcie teraz w lusterku. Nabierają, proszę ja ciebie, Izydor do 60 przyzwyczajony. No nie, ale Izydor już fajnie zawsze, rok w rok wszystkie te pola ładnie wygrabi. O, no i rower. To Rasisko przyjechał. Rosia pole, pamiętasz? Jo, pamiętam, tak? Kukurydza pamiętam. Za rośnie. Jo, tu jest kukurydza, jak pamiętacie, to co jeździliśmy we vlogu, gdy wracaliśmy z Kielc. I to była orka, co chwilę żeśmy na pługu pojeździli. Akurat po kamerę do Krzysia, co podjechałem. Powiedz mi, Krzysiu, tu jest, co za odmiana? Co tu zasiałeś? To jest nowa HWS Campinos. Jeszcze nie miałeś, bo nie słyszałem to tej nazwy. To jest pierwsza w tym roku weszła. I to jest kukurydza na ziarno. Teoretycznie na ziarno. Ciekawe, jak to wyjdzie. Oby było tak jest jak... 230 bodajże. Oby było tak jak w poprzednich latach, że zostanie pryzmy ładne, zostanie jeszcze kukurydza kiszonka i będzie można ją ściąć na ziarno. To jest akurat zawsze fajny plus, że na tej kukurydze troszeczkę jest więcej. O, cieniują w cieniu. Siedzą. No, dzisiaj z Patrykiem też gadaliśmy. Ma też pole, o którym właśnie wspominałeś. O tej foto wulkanice, jak to tam było? Bo on będzie chciał to też u siebie robić, może? Może? No na te pole jest fajne. I o to tam, no to musi być tak, słaba ziemia,
No on akurat ma czwórkę, piątkę. Także powiedział, że pasuje, jest, słupy są. To jest tak samo jak u mnie, widzisz, wysokie napięcie przy środek. 15 tysięcy. 15 tysięcy, u niego też akurat przez to pole idzie. No, uciekaj z dorobu, muszę będę ruszyć. I on powiedział, że właśnie też tam na tym polu pasowałoby mu zrobić właśnie coś pod ten temat. No czyli z tego co w to patrzę, czy pan, nie wiem jak to są dokładnie zasady od niego biorą się. Chyba jest 9-10 tysięcy dzierżawy na rok ci płacą. No to są dobre. No weź to teraz coś takiego. Na takim piasku czyste, nie? Weź coś czysta takiego. Kasa, no. Nic się nie obchodzi. To jest akurat prawda. A ja jeżeli takie coś jest, to trzeba korzystać. No właśnie odległość od budynku się liczy, że jest było sporo daleko i tak dalej, tak dalej. No pole idealne, to czegoś takiego. Pole spełnia wszystko, nie dodatek, że mam te słupy pierdzielone przez cały środek pola. Zaczęły się widzieć w jednym skosie. No. A chodźmy drugim, kurde. To ostatnie to nie ciężko ominąć, bo jest 3 metry od, no. Niecałe od tego, od więcej. Więc tutaj naprawdę fajny temat do pogarnięcia. Wymieniałeś jedną gwiazdę, o żółciutka. Tak, popękała ja też tam. Tak, całe pająki można kupić za 500 zł. Jakby nie patrzeć, to jo. Ja dobrze pogarnia, wiesz. Ale coś kiedyś przydałaby się taka. 60 kosi, zobacz. Napiera, a wczoraj właśnie tak się śmieliśmy, mówię, a chyba na powrocie wjedziemy by skosił, bo ładna, taka już kurwa festrawa tam była. No mega. Coś tam będzie. Dużo dużo bukówki taka właśnie duża. Coś tam z tego będzie miał na pewno. On na pewno siano, raczej chociaż też nie siano, czy on to też robi. No. Kurde, tych folii trochę ma, jakby nie patrzeć. No. Kiedyś pamiętam jak przyjeżdżałem, to na pewno nie było tyle. Początki, no, pod całą pszenicę. Warzywka w tym roku słyszeli wasze dobre, dobra cena była i wiesz. No, mógł umieć to zrobić, dwa. No dzisiaj byliśmy, właśnie wracamy sobie od Patryka też, postanowiliśmy, że zajedziemy, jeśli mamy chwilę, bo jeszcze u Patryka nie byłem. Akurat fajnie, trochę fajnych zdjęć porobiliśmy. Coś tam dograliśmy sobie materiału do vloga przez Briana Kombajnu. Chyba na bardzo którego serdecznie zapraszam. Bo naprawdę coś fajnego, coś nowego na kanale będzie. No jakby nie patrzeć. I co, dzisiaj Adaś z Tomasem sobie już wracają, niestety minęły targi, trzeba wrócić do normalnego życia, my jeszcze jutro, szybko się kończy. Jo, jak to zawsze tak bywa, ale mówię, fajnie, że nie na tak na spokojnie, tylko cały czas codziennie było coś do roboty, nie nudziliśmy się na pewno, trochę żeśmy ponagrywali, także z jakimś materiałem wrócę, to przynajmniej teraz w wolnym czasie będę miał co sobie sklejać, na spokojności. I co, w tym vlogu to by było na tyle. Takie chciałem właśnie krótkie, żeby mówię, powiem, że będą na pewno z małą odległością czasu stawiane, jakby nie patrzeć, bo zanim to wszystko powstawiam, bo mam też vlogi ważniejsze, nieważniejsze do powstawiania, więc tutaj sobie to na spokojnie jakoś porozkładam. Z racji kolejności po prostu. Dokładnie, trzeba właśnie, żeby nie było, że już będą żniwa, a będziemy robić dopiero opryski na pszenicę, a sianokosy to jest taki temat, że no to wiadomo, zależy kto jest jak ma łąki. Można to zaliczyć nawet jako później drugi pokos, także... Jakby nie patrzeć sianokosami sobie na spokojnie, tutaj na pewno pomyślimy. Także co, w tym vlogu to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do Krzysia na kolejne vlogi i właśnie do Patryka, które myślę, że już niebawem będą. I co, do kolejnego vloga. Na razie, trzymajcie się, cześć. Hej.